Podczas środowej sesji Rady Powiatu Puławskiego radni przyjęli przyszłoroczny budżet. Jak wynika z dokumentu, w roku 2024 dochody wyniosły niemal 230 milionów złotych. Na wydatki i inwestycje samorząd planuje przeznaczyć blisko 240 milionów, co daje deficyt rzędu 10 milionów złotych. Według prognoz deficyt mają pokryć środki ze źródeł takich jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, PFRON, Fundusz Inwestycji Lokalnych, a także środki unijne. Pracy w roku 2024 raczej nam nie zabraknie, bo wszystkie te projekty należy po pierwsze prawidłowo zrealizować, a przede wszystkim sfinansować i dobrze rozliczyć, co wymaga naprawdę olbrzymiego zaangażowania na każdym etapie realizacji. Budżet na rok 2024 jest ambitny, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, ale co ważne, jest skrojony na miarę naszych możliwości. Jesteśmy świadomi tego, że nie wszystkie potrzeby i pomysły zostaną zrealizowane, ale niestety jesteśmy ograniczeni ustawowymi wskaźnikami, które nie pozwolą na realizację wszystkich wniosków, zarówno w zakresie wydatków bieżących, jak i inwestycyjnych. Najważniejszą pozycję wśród wydatków stanowi oświata i wychowanie. Na ten cel przeznaczono ma być ponad 95 milionów złotych. Drugą największą pozycją, pochłaniającą niemal 41 milionów złotych, stanowią zadania związane z transportem i utrzymaniem dróg.